występowałem w Telewizji Narodowej. Od 2019 roku stale współpracuję z kanałem NKTV. Również u pana Mosakowskiego, tak? Tak. Niestety... A, zapomniałem, przepraszam. W Telewizji Narodowej Eugeniusza Sedlejskiego. Na swoim własnym kanale Aleksandry Jabłonowski. A od 2019 roku, od kwietnia, współpracuję z kanałem NPTV, Niezależna Polska Telewizja, Marcina Ostrowskiego. I w styczniu 2022 roku tylko na tym kanale NPTV prowadziłem aktywność. Kanał BPTV przez ostatnie dwa lata był kilkadziesiąt razy likwidowany na YouTube jako niezgodny z normami społecznymi społeczności YouTube'a. Tak to określano. Tak to określano, chociaż ludzie oglądający BPTV to również społeczność YouTube'a. Dziennikarze związani z Gazetą Wyborczą, z mediami związanymi ogólnie ze spółką Agora i Agoropochodne, tak określę to, jednoznacznie określają nas jako faszystów, nacjonalistów, tego akurat się nie wybieramy, jesteśmy nacjonalistami polskimi, łaskoziemców, antyszczepów, szurów, kompletnie nie zwracając uwagi na to, co mówimy. Nie wyciągając żadnych wniosków z naszych bardzo konkretnych pytań politycznych. Chciałem zaznaczyć, że nigdy publiczność i widownia związana z naszymi kanałami nie zgłaszała zarządowi mediów społecznościowych, takich jak YouTube czy Facebook, żadnych innych kanałów, mediów, które są nam nieprzyjazne. Niszczenie odmiennego zdania to jest specjalitet de la maison ludzi związanych z tak zwaną Agorą. Związany z tak zwaną Agorą. Przoduje tutaj faszystowska organizacja o nazwie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
taki dział w telewizji NPTV pod tytułem Z refleksji wniosku. Ze zdziwieniem stwierdziliśmy z Marcinem Osadowskim, że większość poezji tam prezentowanej to poezja Tuwima, Leśmiana, czyli polskich Żydów. Kłóci się to z wizerunkiem naszym, przedstawianym przez chociażby OMZRiK, to jest ten ośrodek monitorowany zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, jakoby bylibyśmy zoologicznymi antysemitami. Zoologicznymi antysemitami. We wrześniu 2022 roku puszczaliśmy program, gdzie prezentowaliśmy zdjęcia z kampanii wrześniowej 1939 roku, wykonane przez arystokratę niemieckiego, który wyraźnie sympatyzował z walczącym Wojskiem Polskim. Ten program po 12 godzinach został skasowany na wniosek OMZRiK-u. Mieliśmy program pod tytułem z dużych liter Mapa Gomberga. Mapa Gomberga. Oficjalny dokument rządu Stanów Zjednoczonych, który powstał w 1941 roku. Ten program był kasowany 7 razy. Tak, w 1941 roku. Oficjalny dokument rządu Stanów Zjednoczonych. Ten program był kasowany 7-8 razy mniej więcej. Również przez środowiska związane z Agorą, jako niezgodne z wytycznymi społeczności YouTube'a. Taka uwaga. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do dokumentu Mapa Gomberga. Jest osiągalny w internecie. Budzi mieszane uczucia.
istniejącej w tej części Europy. Druga wojna światowa, okres powojenny, powstania wszystkie polskie, tak? Tak, wszystkie powstania XIX-wieczne, jak również poruszaliśmy tematykę początków państwa polskiego. Polszynka Kotowska, najbardziej powstanie listopadowe. A statut kaliski to chciałem przejść osobno. To jeszcze zanim, tak? To zapytam tylko, czy zdarzyło się panu choć w jednym przypadku, żeby takie media, które tu były na sali, TVN24, Polsat, Gazeta Wyborcza, Polsat News, czy regionalne, no, Polska Agencja Prasowa. TVP3. Mówimy o Bezie Państwimowi, tak? Czy wszedł albo ten Wązik, czy ktokolwiek z nich zwracał się do pana, czy do panów, o prawo do jakby retransmisji waszych programów i ich upowszechniania? Absolutnie. Czy byli zainteresowani przewijaniem tej wiedzy? Absolutnie, panie mecenasie, nigdy. Czy możemy to ująć, te media mainstreamowe? Jasne, naturalnie. Oczywiście. Media mainstreamowe nie zwracały się nigdy do nas. O! Żeby nikogo nie pominąć, nie zwracała się do nas również Telewizja Trwała i Radio Maryja. Oczywiście. Nie zwracały się, o co? O retransmisję, ani Radio Maryja, ani Telewizja Trwała. Do upowszechniania, tak. Proszę pana. Natomiast, jeśli pan pozwoli, przepraszam, sędzio, odnośnie statutu kaliskiego. Po spaleniu statutu kaliskiego w Kaliszu 11 listopada 2021 roku. Kopista. Proszę? Kopista. Tak, kopista to było oczywiście. Reprintu. Stanowiący pana własność. Moja własność, tak. Stanowiący. Przepraszam, to nie była moja własność, to była własność Osadowskiego. To ważne. Własność Marcina Osadowskiego, tak? Tak. W pierwszej chwili media głównego nurtu, oficjalne, osądziły nas, że spaliliśmy średniowieczny dokument wykradziony jakimś cudem z archiwów. Kompletnie nie zagłębiając się w temat, skandaliczny temat statutu kaliskiego, brzemienny dla naszej historii Polski. Tu chciałem zaznaczyć, że twórca prawa polskiego karnego profesor Romuald Huber, funkcjonujący w dokumentach jest zmanipulowaną fałszywką, i to Romuald Huber udowodnił,
Olesiński i król Kazimierz Jagielloński. Udowodnili fałszywość tak zwanego statutu kaliskiego. Dziennikarze mediów głównego nurtu nie są zainteresowani prawdą. Są zainteresowani wytycznymi politycznymi. Za mojego życia nigdy nie było inaczej. Kiedy zorientowali się, że statut kaliski ujawniony społeczeństwu jako fałsz, kłóci się z linią polityczno-programową ośrodków agoropochodnych, nagle przestaną mówić o nas, że spaliliśmy statut, mówiono, że spaliliśmy Kalisz i zorganizowaliśmy ekscesy antysemickie. Mam w oczach... Na mnie podjęcie zarzuty pan stanął na razie. Jaki zarzut pan uzyskuje prokuratura w tym zakresie w Kaliszu? Prokuratura w Kaliszu ma bardzo poważny problem, proszę Wysokiego Sądu, ponieważ ten zarzut antysemicki, ktoś w tłumie krzyczał śmierć Żydom. Według naszego wewnętrznego wywiadu byli to ludzie kompletnie nam nieznani. Ktoś w tłumie krzyczał, tak? Ktoś w tłumie krzyczał śmierć Żydom. Krzyknął. Krzyknął, tak. Krzyknął raz. Tak? Według naszego rozpoznania był to nikt z nas. Podejrzewamy, że była to grupa, która przed wydarzeniami w Kaliszu próbowała wywrzeć nacisk na prezydenta Kalisza, aby nie dopuścił do manifestacji 11 listopada. Żaden z mainstreamowych dziennikarzy nie jest zainteresowany prawdą. Jest zainteresowany tylko tym, aby mieć miejsce przy stole władzy. Nie personalizowałem zaś, kto jest tym wrogiem. Ja. Oczywiście powiedzieliście trochę moje wszystkie, ale nie personalizowałem, kto jest tym wrogiem. Wszystko jest precyzyjnie nagrane, z żadnego słowa
tam wypowiedzianego nigdy się nie wycofałem. Ani nie podważyłem jego prawdziwości. Jeszcze jeśli Wysoki Sąd pozwoli, bo to ważne. Spalenie statutu kaliskiego było naszą manifestacją, nas, polskich narodowców, przeciwko tak zwanemu aktowi 447, uchwalonemu Stanach Zjednoczonych, a który to akt 447 zmusza państwo polskie, wywiera nacisk na władze państwa polskiego, abyśmy Światowemu Kongresowi Żydów zapłacili gigantyczne odszkodowanie za żydowskie mienie bezspadkowe, pamiętam w tej chwili wysokości tego odszkodowania, ale suma krąży wokół 330 miliardów dolarów. Cała polityczna sfera w Polsce, opozycja i władza, nigdy nie potępiła aktu 447. Ludzie, którzy żyją z naszych pieniędzy, udają, że nie ma sprawy. Teraz taka uwaga. Proszę pisać, przepraszam panie. I teraz taka uwaga. Poeta Julian Lubin. Wypowiedział piękne historyczne zdanie. Moje żydostwo wisi mi flakiem. Byłem, jestem i umrę Polakiem. Może ci Żydzi, którzy umarli bezpotomnie, bezspadkowo, nie życzyliby sobie, żeby ich majątki przechodziły na rzecz państwa, które powstało w 1949 roku, okupując ziemię Palestyny,
ani na enigmatyczny twór, który się zwie Światowy Kongres Żydów. Znam osobiście wielu Żydów, którzy nienawidzą Światowego Kongresu Żydów. Proszę powiedzieć, jak wspomniał Pan Sądowi o tym kasowaniu kanałów, w szczególności z tymi fotografiami z kampanii wrześniowej. Czy kiedykolwiek Ministerstwo Cyfryzacji albo Ministerstwo Kultury próbowano tam pozyskać Pana dane, czy materiały, które Pan dysponował, albo czy próbowano Pana wesprzeć w nierównym sporze z tymi dysponentami mediów internetowych, czy tamtych portali, czy kanałów, nie wiem. Szanowny Panie Mecenasie, szanowny Wysoki Sądzie, media typu YouTube, Facebook nie robią sobie nic z władz państwa polskiego. Działają według swego widzimisię. Natomiast muszę zauważyć, że są bardzo tolerancyjne do mediów związanych z tak zwaną agorą. Jest to osobna władza w bardzo ważnej przestrzeni internetu, kształtująca świadomość społeczeństwa. A już rozczula mnie do łez, kiedy jedna z partii parlamentarnych skarży się, że usunięto jej profil na wspomnianym Facebooku czy YouTubie, chociaż likwidacja takich profili jest niezgodna z prawem polskim. Tu dzisiaj w obecności pana sędziego powiem dosłownie słowa, że mam wrażenie, tu dzisiaj w obecności pana sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, mam wrażenie, że dziennikarze Facebooka i YouTube'a drwią z prawa polskiego. Zdjęcia z kampanii wrześniowej nosiły oryginalne podpisy ich twórców. Wzbudzały we mnie w Polaku refleksję, że oficer niemiecki, arystokrata, już w 1939 roku widział bezsens i tragizm tej sytuacji. Zabroniono nam krzewić tej wiedzy, wrzucając nas wszystkich do jednego, bardzo pojemnego worka,
pod tytułem Naziści